Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a z tej strony 17-calowy Hyperbook. Jest to moja pierwsza styczność z tą marką, a jest to marka, myślę, dość ciekawa, jeżeli przynajmniej chodzi o nasz rodzimy rynek, ponieważ Hyperbook to marka polska. Myślę, że na samym początku warto by tutaj sobie było podkreślić, co to znaczy, że jest to marka polska, tak żeby nie wprowadzać tutaj niepotrzebnego nieporozumienia. Czy są to laptopy w całości produkowane w Polsce? Nie, ale są w Polsce składane. Czy to jest po prostu tani rebranding z Chin i to wszystko? Okazuje się, że nie jest to tylko tani rebranding z Chin. Firma zamawia tutaj kadłubki do Polski, następnie personalizuje laptopa, wyposaża go w odpowiednie komponenty, a także modyfikują chłodzenie. Co myślę mogę potwierdzić? Część z Was na przebitkach mogła odczuwać swego rodzaju déjà vu, ponieważ nie tak dawno temu robiłem recenzję laptopa Dream Machines. Dream Machines, który miał dokładnie tą samą obudowę. Czyli co, zasadniczo powtórka z rozrywki? Nie muszę robić filmu? No nie, akurat sprawa nie wygląda tak prosto, ponieważ jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Można by więc tak pompatycznie rzec, że to nie wygląd ma znaczenie, a wnętrze, bo wnętrze rzeczywiście jest inne. I spoiler, dużo lepsze. Laptopem blisko bawię się już 3 tygodnie, więc miałem okazję naprawdę dobrze go poznać i wiem, co tutaj w trawie piszczy. Ten laptop ze względu na swoją obudowę i całą konstrukcję bardzo zaimponował mi chłodzeniem. Chłodzeniem, które myślę jest bardzo istotne w laptopach, a zwłaszcza w laptopach gamingowych, bo wiecie, kojarzycie te memy, laptop po 5 minutach. Tak, i często problem polega na tym, że mimo, że te laptopy są piekielnie głośne, to żeby było śmieszniej, nieefektywniej tak chłodzą swoje podzespoły, no i potem mamy gwałtowne ucinanie zegarów na procesorze czy throttling. Tutaj spoiler, throttlingu nie uświadczymy i tutaj jest to naprawdę zasługa bardzo dobrego chłodzenia, o czym porozmawiamy sobie nieco później. Ogólnie rzecz biorąc, wrażenia z obcowania z tym laptopem są naprawdę bardzo spoko. Mi się osobiście podoba bardzo ten konkretny kadłubek, ta obudowa. Chwaliłem to już zresztą przy okazji Dream Machines. Wiem, że niektórzy wolą troszeczkę taki bardziej designerski, gamerski styl. Mi osobiście bardziej podoba się zawsze taki bardziej stonowany, spokojny, bardziej taki stealth niż taki rzucający się w oczy, bo prawdę mówiąc, tego typu laptop może bardzo fajnie służyć jako taka przenośna stacja robocza, bo mocy zdecydowanie mu nie brakuje, a także ma bardzo dobry wyświetlacz. W tym konkretnym egzemplarzu jest to naprawdę bardzo fajny panel. Mamy tutaj rozdzielczość 1080p, bardzo wąskie ramki wokół ekranu, rewelacyjne kąty widzenia, ale co chyba jeszcze bardziej istotne, jak na laptopa gamingowego przystało, mamy tutaj do dyspozycji odświeżanie 144 Hz. I wow, to jest w sumie pierwszy laptop, którego kiedykolwiek miałem okazję testować, który posiada taki panel z szybkim odświeżaniem. I powiem Wam, robi to wrażenie, a robi to jeszcze fajniejsze wrażenie, pomimo tego, że kolory są bardzo dobrze odwzorowane. Często w tych laptopach dla graczy jakby stawia się na te, okej, damy mały czas reakcji, damy dużo odświeżania, a kolory to... Kto potrzebuje kolorów? Po co komu kolory? Kolory są naprawdę spoko odwzorowane i bez problemu na takiej matrycy możecie wykonać jakąś lekką pracę 3D czy nawet montaż filmu. Laptop jest wykonany w całości z plastiku i mimo, że nie jest on jakiś mega gruby, to jednak nie jest to plastik taki tandetny. Tutaj zwłaszcza klapa, mimo że się troszeczkę palcuje, i środek tego laptopa są naprawdę bardzo przyjemne w dotyku. Tutaj ten plastik na spodzie jest taki średnio przyjemny, ale ogólnie rzecz biorąc wrażenia z obcowania z tym laptopem są naprawdę spoko. Klawiatura jest bardzo spoko, skok jest bardzo duży, ale klik jest troszeczkę mało wyczuwalny. Klawiatura posiada też podświetlenie RGB, jednakże podświetlenie RGB jest bez efektów, więc możemy sobie wybrać tylko konkretny kolor. Na duży plus
touchpad, ponieważ zwykle w laptopach gamingowych touchpad jest totalnie olewany. Ten ma bardzo przyjemną powłokę i bardzo dobre śledzenie i wspiera sterowniki Windows Precision, więc mamy dostęp do gestów Windowsa. Głośniki w tym laptopie są bardzo małe, grają cicho, raczej nikt nie używa ich do grania. Jeżeli będziecie chcieli obejrzeć filmik na YouTubie, to spoko. Jeżeli będziecie chcieli posłuchać muzyki, no to już tak średnio. Jednak do grania i tak praktycznie każdy używa słuchawek, więc przypuszczam, że dlatego dano takie słabe. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, no to wiecie, w laptopie gamingowym to nie jest priorytet. Tak, kupujemy V8, bo chcemy szybko jeździć, a nie żeby mało paliła, tak? Więc jeżeli ktoś z Was ogląda filmy na tym laptopie, to możecie liczyć na 3 do 4 godzin, powiedzmy, takie oglądania filmów, surfowania po internecie, takich lekkich prac. Jednak co bardzo dobrze prezentuje się w przypadku tego laptopa, to jego specyfikacja techniczna. Mamy tutaj do dyspozycji procesor i7-9750 w wersji H, więc jest to 6-rdzeniowa, 12-wątkowa jednostka. Dodatkowo mamy tutaj 16 GB RAMu DDR4 pracującego w konfiguracji Dual Channel, no i rodzynek na torcie w postaci RTX-a 2060. Ten RTX robi robotę, co zresztą zaraz sobie sprawdzimy w grach. Jeszcze przy okazji specyfikacji bardzo pozytywne zaskoczenie w postaci dysku SSD 512 GB. Jest to nie byle jaki dysk, bo jest to nic innego jak Evo 970 od Samsunga. Teraz nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was do testów w grach. Nasz poczciwy Wiesiek 3 na Upper z wyłączonymi Hairworksami. Elegancko trzyma średnio 88 klatek w Nowigradzie. To jest bardzo fajny wynik. No i w miejscu graficznym uzyskujemy bardzo podobny wynik w wysokości 78 klatek. No nie, no dobra, jest to troszeczkę mniej. Mamy GTA 5, które działa na ustawieniach maksymalnych. I mamy tutaj, wow, chwilę obecnie mamy tutaj 117 klatek średnio, no nieźle. Jeszcze na tym szybko odświeżanym monitorze granie po prostu w GTA 5 jest super, wow, to robi wrażenie naprawdę. Shadow of the Tomb Raider wyciągnął średnio 40 FPS-ów na ustawieniach maksymalnych z maksymalnym ray tracingiem, natomiast po wyłączeniu ray tracingu uzyskujemy piękne 60 FPS-ów. Quake RTX, kochany nasz benchmark, mamy około 40 klatek. Oczywiście tutaj ray tracing jest mega, mega wymagający dla GPU. Podejdziemy sobie w to miejsce, gdzie zawsze chodzę i sprawdzam na różnych konfiguracjach. Średnio 42 klatki, 41, coś koło tego. No jeżeli ktoś z Was sobie chce popykać w Quake'a RTX, no da się na pewno, ale no jednak ray tracing jest tutaj mega wymagający, więc raczej stawiałbym na coś mocniejszego, jeżeli chcecie grać w gry, które mega bazują na ray tracingu, są szybkie. Mamy tutaj Metro Exodus na ustawieniach ultra z włączonym ray tracingiem. Jak się gra w tą grę? Ło! Ach! Ale Metro, kurde, z tym ray tracingiem działa naprawdę spoko. Battlefield 5 z ray tracingiem. Tutaj mamy średnio około 51 klatek. Chociaż przypuszczam, że jeżeli ktoś z Was będzie chciał grać w Battlefielda 5 na poważnie, to i tak będzie ray tracing wyłączał, żeby wyciągnąć jednak więcej klatek niż te 60. W celu po prostu większej płynności, żeby skorzystać z tego monitora z wysokim odświeżaniem. Fortnite, ustawienia epickie. Zaraz spróbuję gdzieś wylądować i się postrzelać. A, szlak. No cóż, nie wyszło. Nie wyszło strzelanie się, ale mamy za to średnio 100 klatek. No czyli tutaj na najwyższych ustawieniach jesteśmy w stanie wykorzystać ten panel, który ma szybkość odświeżania. No a gdybyśmy chcieli faktycznie uzyskać te 144 klatki, wystarczy troszeczkę obniżyć ustawienia graficzne, no i na pewno się to uda. Jesteśmy po testach w grach, zapraszam Was na benchmarki i testy w programach. Kończy nam się już test w Cinebenchu R20, 3,33 GHz podczas pełnego obciążenia procesora.
No i mamy wynik w wysokości 2764 punktów. No czyli jest to troszeczkę więcej niż 7700K desktopowy. Czyli w laptopie taka moc jak najbardziej spoko. No oczywiście te zegary są tutaj troszeczkę, wiadomo, ucinane. I tak jest to więcej niż bazowe 2,6 GHz, więc wydaje mi się, że jest to spoko wynik. DaVinci Resolve działa tutaj naprawdę całkiem spoko. Bez najmniejszych problemów możemy montować na takim laptopie. Playback jest bez najmniejszego problemu. To jest akurat projekt 1080p. Zaraz wyrenderujemy go i potem sprawdzimy 4K. Taki materiał w 1080p zrenderował się w 6 minut 21 sekund. Jeśli natomiast chodzi o materiały 4K, to też wszystko działa bez najmniejszego problemu. Playback jest natywny, 24 klatki. Wszystko działa to dość szybko, responsywnie, bez najmniejszego problemu. To wyrenderujmy. Film 4K trwający 6 minut 30 sekund zrenderował się w 7 minut i 3 sekundy, czyli całkiem spoko wynik. Jak sami widzicie, moi drodzy, ten Hyperbook jest naprawdę całkiem spoką maszyną. Całkiem spoką maszyną, jeżeli chodzi o sprzęt do grania, ale również całkiem nieźle spisuje się, jeżeli chodzi o sprzęt do pracy. Także na duży plus fajna kultura pracy urządzenia. Procesor jest naprawdę bardzo efektywnie chłodzony i cały czas zegary są utrzymywane znacznie, znacznie wyżej powyżej tego bazowego taktowania. Praktycznie nigdy nie schodzimy poniżej 4 GHz w grach, natomiast w programach to taktowanie zostaje obcięte do 3,3 GHz. Jednakże mimo wszystko jest to znacznie wyżej powyżej bazowego taktowania, czyli zgodnie z definicją w throttling nie wpadamy. Pod obciążeniem, sprawdzając sonometrem, uzyskujemy tutaj wartość w postaci 52 dB. Żałuję, że nie dysponowałem sonometrem, gdy testowałem laptopa Dream Machines, ponieważ tam układ chłodzenia był inny, przynajmniej wentylatory były znacznie głośniejsze, o znacznie wyższym tonie. Szkoda, że akurat nie mogę tego porównać, jednakże z takich swoich odczuć mogę Wam powiedzieć, że na pewno jest to ciszej niż w Dream Machines, więc na plus. Moi drodzy, podsumowując, jeżeli ktoś z Was potrzebuje mieć sprzęt mobilny do pracy lub nie ma możliwości kupienia peceta i faktycznie szuka laptopa do grania, no to jest to całkiem spoko wybór. Jest to matryca odświeżana 144 Hz, mamy RTX-a 2060 i 7, która naprawdę utrzymuje bardzo wysoko swoje zegary, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę całkiem spoko maszyna. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli interesują Was inne filmy o laptopach, także również znajdziecie takie na moim kanale. Jeżeli interesuje Was troszeczkę bardziej technologia czy komputery, zapraszam do zobaczenia innych filmów na moim kanale. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS. Sugerowaliście, żebym czasami mówił zamiast BIOS UEFI. Trochę sucho, ale mogę Wam dzisiaj powiedzieć. No to UEFI.